Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arhn.eu. Motyw pojedynków kieszonkowych stworków jest stary jak świata, jednak potrzeba było 2 dekad i zespołu odpowiedzialnego za serię Tekken, by marzenie o pokemonowych bijatykach stało się rzeczywistością. I nie, Super Smash Brothers mimo wszystko nie wypełnia tej niszy. Turniej Pokkén miesza elementy kultowej serii Bandai Namco z ukochanymi zwierzakami Nintendo, dorzuca do smaku kilka nowych pomysłów i prezentuje w ten sposób fanom mordoklepek danie zaskakująco świeże. Starcia w grze odbywają się na trójwymiarowych, owalnych arenach, a postaci w miarę dowolnie poruszać mogą się po niej we wszystkich kierunkach. Walki toczą się w standardowym dla tego gatunku systemie dwurundowym, ograniczanym dodatkowo przez licznik czasu. Wygrywa ten gracz, który pierwszy opróżni pasek zdrowia oponenta. Styl pojedynkowania się czerpie sporo z Tekkenów i jego specyficznego systemu mięsistych ciosów, przy których każdemu trafieniu towarzyszy chwilowe spowolnienie rozgrywki. Oczywiście w tej alternatywnej, animowanej rzeczywistości wszystkie ruchy zabarwione są pokemonowo, z większym skupieniem na kolorowe i bajeczne ataki specjalne, kule energii i inne nadnaturalne ruchy tożsame z marką Nintendo. Pokkén jest też od Tekkena sporo szybszy, zdecydowanie dużo większy nacisk położono na akcję niż taktykę. Wszystkie stworki operują bardzo podobnym arsenałem ruchów, więc wyuczenie się jednego bardzo łatwo przenosi się na pozostałe. Nauka kontroli wojowników sprowadza się raczej do przyzwyczajenia się do różnic i poznawania pojedynczych ruchów specjalnych, niż uczenia się każdej postaci od podstaw. Najważniejszym staje się opanowanie tak zwanego trójkąta ataków, czyli systemu kontr. Każdy typ ataku ma swój rodzaj kontrataku, jak w grze papier, kamień i nożyce, i podstawą jest zrozumienie, który rodzaj ruchu najlepiej pasuje do danej sytuacji. Odmiennym od pozostałych bijatyk czynią jednak Pokkena wszelkie dodatki. Po pierwsze, przed walką wybieramy 2 dodatkowe Pokémony pomocnicze. Te kontrolowane są wypełniającym się wskaźnikiem, który umożliwia przyzwanie ich na kilka sekund do walki. Działanie tej opcji różni się w zależności od typu stworka. Jedne narzucają modyfikatory na postaci, inne atakują, jeszcze inne działają jak miny, aktywując się dopiero, gdy w ich zasięgu pojawi się wróg. Różne poki wpasowują się w różne style rozgrywki i często będziemy zmieniać je w odpowiedzi na nadchodzące wyzwania. Dodatkowo możemy też wybrać taktykę wykorzystywania stworków dodatkowych. Ta aktywuje się między rundami i zgodnie z naszą decyzją zarządza tym, jak szybko będzie wypełniał się wskaźnik wsparcia i na przykład kosztem jakich dodatkowych bonusów. Drugim wskaźnikiem unikatowym dla Pokkena jest pasek Burst. Jego wypełnienie pozwala nam mega ewoluować naszego stworka, bądź w przypadku Pokémonów bez tej opcji po prostu wzmocnić go w specjalnej animacji. Pasek ten, zwany również Synergy Gauge, zaczyna się wówczas opróżniać, a na czas trwania bonusu nasze ataki stają się dużo silniejsze. W trakcie działania trybu Burst możemy również jednorazowo wykonać atak specjalny, który najłatwiej chyba porównać do prześwietleń z Mortal Kombat, a i aktywują się w ten sam sposób poprzez wciśnięcie obu bumperów. Te wykonywane są w formie widowiskowych przerywników, indywidualnych dla każdej z postaci. Interesującym jest również system faz wykorzystywany w grze. Walka rozpoczyna się zawsze w fazie pola, gdzie kamera pokazuje całą arenę z wysokiego rzutu i postaci mają większą dowolność w poruszaniu się. Odpowiednie ruchy mogą jednak przełączyć potyczkę w tryb zwarcia. Kamera zbliża się wówczas na postaci, niektóre ataki zmieniają się, a trafienia zadają więcej obrażeń. Delikatnie zmienia się też sterowanie bliższe bijatykom 2D, gdzie wojownicy poruszają się po arenie na jednej płaszczyźnie. W dowolnym momencie, wykonując odpowiedni ruch, można też wyjść z trybu zwarcia z powrotem do fazy pola. Wszystkie te małe zmiany powodują, że Pokkén wydaje się mimo swoich tekkenowych korzeni grą bardzo świeżą i dobrze wpasowującą się w kanwę tego, czym gra o Pokemonach być powinna. Troszkę szkoda, że w grze znajduje się tylko 15 grywalnych postaci, z czego jedną, Mewtwo, należy odblokować. Wybór stworków jest też bardzo eklektyczny, od ulubieńców publiczności, w tym aż 2 odmian Pikachu, przez oczywistości rzędu Charizarda czy Machampa, po stworki naprawdę dziwne jak Chandelure. Każdy charakteryzuje się unikatowym zestawem ruchów opartych na tym samym ogólnym schemacie, ale również przypisany jest do różnych kategorii. Machamp na przykład zadaje większe obrażenia, a Weavile nadrabia szybkością. W dodatku nasze Pokémony zdobywają poziomy doświadczenia, które nagradzane są punktami do jednej z 4 statystyk. Te bonusy liczą się zarówno w kampanii jednoosobowej, jak i w trybie sieciowym. A skoro o trybach już mowa, w singlu zagrać możemy w standardowej walce przeciwko komputerowi oraz w trybie ligowym, gdzie pniemy się po drabinkach ligi Ferrum. Ligi pełnią również funkcję trybu kampanii, w którym stopniowo między potyczkami poznajemy historię tajemniczego, ciemnego Mewtwo. Format pojedynków ligowych jest bardzo dziwaczny. Zaczynamy w najniższej lidze D z najniższym numerkiem rankingowym. Aby awansować, musimy stoczyć serię 5 pojedynków pod rząd z innymi trenerami tej ligi. Im więcej wygranych walk, tym szybciej wspinamy się po drabince. Jeden zestaw może pozwolić nam podskoczyć w rankingu aż o kilkanaście miejsc. Gdy dotrzemy już do topowej 8, rozpoczyna się standardowy, widełkowy turniej o puchar ligi. Ale to nie wystarczy, by awansować. Po zdobyciu pucharu musimy jeszcze stoczyć pojedynek o awans do następnej ligi i dopiero wtedy cały grind zaczyna się od zera. Każda kolejna liga to silniejsi przeciwnicy, a na dodatek coraz niższy ranking startowy, czyli więcej walk, które musimy stoczyć, by dostać się na sam szczyt. Z jednej strony nie różni się to wiele od trybów ligowych w innych grach, ale mała różnorodność przeciwników powoduje, że z czasem walki stają się monotonne. Dla graczy lokalnych przewidziany jest też prosty tryb dwuosobowy. Z uwagi na specyficzny rzut kamery, gra odbywa się na 2 ekranach. Gracz pierwszy walczy i obserwuje akcję z perspektywy swojego stworka na padlecie Wii U, gracz drugi śledzi poczynania swojego na telewizorze. Ponieważ konsola musi generować aż 2 oddzielne obrazy, domyślne 60 fps ograniczone jest w tym trybie do 30. Jest też kompleksowy tryb online pozwalający grać z obcymi, jak i znajomymi. Nawet w premierę nie miałem z nim najmniejszych problemów, gracze odnajdywani byli w mniej niż 5 sekund, a rozgrywkom nie towarzyszył odczuwalny lag. Po sieci grać można w trybie rankingowym, podbijając swój sieciowy poziom, a także w starciach przyjacielskich nie mających wpływu na statystyki. Nasze sieciowe konto w grze może być też upiększane banerami, hasłami zagrzewającymi do walki oraz nowymi ubraniami i fryzurami naszego awatara, a do wyboru są setki różnych kombinacji. Większość opcji dla naszego profilu odblokowana musi zostać albo osiągnięciami w grze, albo z pomocą waluty zdobywanej za pojedynki. Grafika Pokémona jest naprawdę przyzwoita, biorąc pod uwagę, że konsola Nintendo ma już swoje lata, a i komponenty sprzętu nigdy nie robiły wrażenia. Modele postaci, choć lekko nieostre, są bardzo ekspresyjne, idealnie oddają ducha serii i w ruchu prezentują się fantastycznie. Trochę gorzej wypadają tła aren, które gubią detale, ale w ferworze walki, gdy wszystko rozbłyska ferią kolorów, wszystko to przestaje mieć znaczenie i liczy się wyłącznie fakt, że gra utrzymuje stałe i równe 60 klatek na sekundę, tak przecież w bijatyce potrzebne. W sumie wypadałoby też zwrócić uwagę na naszą gadatliwą asystentkę, która nieustannie rzuca poradami i w walce informuje nas na bieżąco, na przykład o stanie wypełnienia naszych pasków. Kilka osób zwróciło mi uwagę, że jej ciągłe paplanie może stać się irytujące, ale mnie szczerze mówiąc nie tylko nie przeszkadzała, ale nadawała wręcz sportowego, komentatorskiego tonu. Na szczęście jednak jej komentarz można dowolnie skonfigurować w opcjach. Można nie tylko zmienić język jej narracji z angielskiego na japoński, co ucieszy fanów oryginalnych wersji językowych, ale również zmniejszyć częstotliwość jej wypowiedzi, a nawet całkowicie je wyłączyć. Pokkén okazał się czymś o wiele lepszym niż spodziewałem się po bijatyce z Pokémonami. No bo sami przyznajcie, jak to brzmi. Ale wbrew uprzedzeń, turniej Pokémonowego Tekkena jest naprawdę fenomenalny. Na tyle prosty, by mógł spróbować zmierzyć się w nim każdy, nawet najmłodszy gracz, na tyle złożony, że potyczki na wyższym poziomie zaawansowania stają się bardzo emocjonujące. Dorzućmy do tego 60 fps, widowiskowe ataki specjalne i niezłą jak na możliwości Wii U grafikę i mamy w ten sposób naprawdę solidny ekskluzyw na konsolę Nintendo. I jeśli się nie mylę, chyba najlepszą dwuosobową bijatykę na tę platformę.